Uwaga, uwaga! Zaczynamy! Sława Tycza, jesteście gotowi? Wszyscy! Rum tarara, rum tarara, rum tarara, rum tarara. Jadę do Słowatyczna. Dwa lata, no półtora roku, to na pewno. I w końcu dojechali my do was. Cieszycie się z tego, że my przyjechali do was? Tak. Chciałem Państwu dzisiaj zaprezentować kilka piosenek zmarłych naszych polskich wielkich wokalistów Krzysztofa Krawczyka, Czesława Niemena i Zbigniewa Wodeckiego. O, dom, gdzie czeka znów ktoś i gdzie miejsca już dość dla spóźnionych gości. O, mój rysunek na szkle. Сонце да яркое, белое, мои ночи темные, да горячи объятья. Сердце да девичье, ты заговори. Ой, мама, маменька, да не умею врать я. Любимый мой, ты как вольный ветер. Витам Państwa bardzo serdecznie. W końcu daliśmy się radę spotkać na tej naszej biesiadzie nadburzańskiej nad samym brzegiem rzeki Bug. Jest to 33. biesiada nadburzańska. Chmury troszkę poszły na bok, zaświeciło nam dzisiaj słońce. I dzisiaj razem z tym słońcem będziemy witali naszych gości. Atrakcji jak zwykle bardzo dużo, klimat nadburzański, więc rewelacja. Jesteśmy nad samym brzegiem rzeki Bug. Dzisiaj przed nami wystąpią zarówno soliści i solistki tutaj lokalne i tutaj między innymi pani Elżbieta Gruszkowska, pani Izabela Jaszczuk, Janusz Pruniewicz, również panie z Teatru Niezależnego Wieku, które będą śpiewały swoje piosenki, ale również wieczorem kapela podwórkowa Stach, zespół z okolic Siedlec oraz młodyczki z Ukrainy, z okolic Szacka. W tym roku Ukraina, dlatego że no, tutaj przejścia graniczne z Białorusią są jeszcze niestety zamknięte, więc posiłkujemy się zespołami z Ukrainy. Zespół Młodyczki jest to zespół z nami już grający na tej biesiadzie od wielu, wielu lat, ale co roku przyjeżdżają z innym repertuarem, także będą miały dzisiaj tutaj przynajmniej 5 wejść w różnych strojach, w różnym klimacie. Myślę, że warto tutaj być, żeby to zobaczyć. Możemy się tutaj wreszcie spotkać na świeżym powietrzu, przy wspólnych stołach zastawionych jadłem, które przygotowało sześć kół gospodyń wiejskich z terenu gminy. Pierogi domowe z mięsa, pierogi ruskie tradycyjne, za które nagrody dostawaliśmy, bigos, tak samo kilkakrotnie już był wynagradzany. Wszystkie pieczywo domowe i pasztet warzywny z dodatkiem mięsa, trochę inaczej się różni. Kompot też ze śliwek swoich i jabłek. Lokalna kuchnia, tak. Te przepisy właśnie bigosu, czy pierogów, czy kompotu, to są jeszcze od naszych babci. Tak, były członkiniami i przekazały i z pokolenia na pokolenie my to wykonujemy. Ciasta domowe nawet są tutaj do spróbowania, że tradycja bardzo dawna. Jabłeczne z jabłkami. Tak, jabłeczna od jabłka i mamy te ciastka. Nam przekazywali, żeby tę tradycję utrzymać. Jest wiele rzeczy, które w gminie się dzieją, Sławatycze, a ja mogę tylko powiedzieć, że jeżeli mogę, to pomagam. Jeżeli jest taka sytuacja, że jesteśmy w stanie wspierać nasze gminy, nasze małe ojczyzny, to ja się z tego bardzo cieszę. Mam nadzieję, że nowe projekty, które składa gmina, o których z wójtem żeśmy rozmawiali w sprawie Polskiego Ładu, które za chwilę będą oceniane, również będą tutaj realizowane i to są projekty, które myślę też zmienią oblicze tej gminy, panie wójcie. Nie tylko inwestycje drogowe, ale również inwestycje, które bezpośrednio trafiają do mieszkańców i
Szanowni Państwo, też chciałem o tym powiedzieć, że cały program Polskiego Ładu, który przygotowujemy, to jest między innymi program dla ludzi. To jest emerytura bez podatku do 2,5 tysiąca złotych. To są pieniądze, które trafią nie w jednostki samorządu terytorialnego, w jednostki oświatowe. To jest szereg programów, które będą zasilane środkami budżetowymi i środkami z Unii Europejskiej, a ja bym bardzo chciał, żeby właśnie takie gminy jak Sławatycze, gminy nadburzańskie, były beneficjentami tych pieniędzy. 33. Biesiadę nadburzańską uważam za otwartą. Czeka znów ktoś i gdzie miejsca już dość, raz później.